Cześć, witajcie, ja jestem Hawk, to jest kolejny Cześć Wiedźmina i zanim obiecałem wam, że znajdziemy się po drugiej stronie bagien, czy tam tej wsi, nie wiem jak to nazwać, tu damy jeszcze questy, mamy tutaj Toruwiel. Tak? Chleby. Kupiłem. Wiedziałam, że nie zawiedzie. Oto twój. Dziękuję. Może w końcu uda się zatrzymać tele. No może. Jeszcze potem. Co to jest? Geralt? Kto to jest? Nie, co to jest? Widok. To ja, Heredan. Nie poznajesz? Heredan? No tak, w sumie nie musisz pamiętać. Byłeś zajęty czymś innym. Dużo czasu minęło. Racja, Geralt. I widzisz, co mi z tego przyszło? Gówno, nie asymilacja. Starasz się, płacisz podatki, a potem jeden pogrom. Żyjemy w ciężkich czasach. Dobrze cię widzę. Mogę ci pomóc? Mogę ci jakoś pomóc? Nie chcę, ja umówię. Pojmuję. W sumie, czemu? O, czy to jest też Schuller? Tak, jest. Czyli jeszcze Jaskier, tak? Z tej listy. O, ja pierdzielę. Aj, było przez chwilę taki moment, że mogły być dwie piątki. Trudno. Dobra, jeszcze jedna runda. Zobaczmy, co się tutaj wkręci. Trzy jedynki. No. Jeszcze nie tak źle. Parę szóstek. A, fula mam. No to. To bajka. Dobra. Remis. No i wszystko się teraz wyjaśni. Trzy trójki. Dwie szóstki. No, zobaczymy. Uda się? Jeszcze by wpadła trójeczka, to bylibyśmy pewni. Czwórka i jedynka. Aj. Pewnie wypadnie szóstka. Piątka, trójka, trójka. Wygrał. Dobra, jeszcze tutaj był rzemieślnik, któremu miałem oddać. No już chyba wszystko. Rzemieślnikowi miałem oddać. Przychodzę. Masz dla mnie. Pancerze. Tak. Nareszcie będę mógł kontynuować moje. Czy ta Calvin się będzie za mną kręcił? 250. No dobra. No to teraz tak jak obiecywałem. A, zahaczyłem jeszcze Berengara pomiędzy nagraniami i powiedział mi, że chcą dorwać Alwina. Więc troszeczkę tu też ruszyłem to do przodu. A, i rybakowi od razu oddamy list do Triss. Chciałbym wysłać. Dzięki. Chciałbym pogodzić ludzi z Wodiano. Myślisz, że. W takim razie idę z nią porozmawiać. Pani Jeziora będzie wiedzieć? Gdzie jest pani Jeziora? Właśnie tam, gdzie zmierzamy. Super. Się składa. O, jest ten kapłan cały. Możemy z nim pogadać. No, z samego początku, jak tu dotarliśmy, już go nie było. Jeszcze pogadamy. O, a ta co? Znowu? A ja coś wiem. No to gadaj. Domyślam się, że bardzo chcesz mi powiedzieć. Śmieszny ryboludź wrócił, bo te złe ryboludzie sobie poszły. Mówisz, że kapłan Wodiano. O, no właśnie. A ja coś wiem.
Gwodianoi, Dagoni, o co chodzi? My rozmawiać. Widziałem zbroję Dagniorl. Oni. Jest. Sący by nie kochać, orurtaż palili. Ja bym musiał uciec. Ty znowu strażnik ołtarza. Dobrze. Opowiedz mi więcej o tym konflikcie. Mieszkali mam pod wodą. Boka zawodła. Kochają panią, ale nie wszyscy by kochać. Dużo było zbłądzono. Odeszli od pani do Dagon. Dobra, nie będziemy. Idzie do wioska i przyprowadzi krowa dużo krwi. Mam wykraść krowę czempionkę na przynętę dla Dagona? Formia nie kocha. Mam ją zabić? Wolę złożyć. Pomyślę o tym. Zabrać im krowę? Bez sensu. Chodźmy do pani jeziora. Zobaczymy, co ona ma do powiedzenia. Tak więc skoczymy do łódki. Zobaczymy, jak ta miejscówka w ogóle wygląda. Jak będzie tak wielka, jak to, co tu. To nie będzie dobrze. To pewnie dana miejscówka chodzi. O. No to płyniemy. Jak gondolier. Wyspa Rybitw. Ojej. Czemu mi się to nie podoba? Tak to się prezentuje. Dobra. Mamy ognisko. Czy mamy jakieś alkohole? Wiecie co, porobimy trochę eliksirów i rozdamy talenty. Do szybkich stylów warto by było dodać tak do stalowego, jak i do... Nie, w sumie. Są jeszcze dwa brązowe. Co by to wpakować? Chyba do alkoholu, a tak specjalny. A, nie, będzie tu. Eliksiry, znowu bym zapomniał. Dobra, cztery eliksiry. Na pewno... troszkę puszczyków. Dwa puszczyki. I dwa koty. Świetnie. 2 godziny pomedytujmy. Auć. I... no i ruszajmy. Co my tu mamy? Wyspa Rybitw, pani jeziora. Co to jest za miejscówka, powiedzcie? Witaj, Geralt. O. Wybacz, pani, ale nie przypominam sobie twojego imienia. Bo go nie znasz. Ale ja znam ciebie z opowiadań. O. Uprzedzam, że ballady Jaskra są wolną interpretacją wydarzeń. To znaczy z takim bzdur. Wiem o tym, jednak moje źródło informacji jest pewne. Znam cię z opowiadań przyjaciółki z dalekich stron. Syrenki i Shinaz. Proszę bardzo, nawet syrenki znałem. Tak, syrenki, co cię tak dziwi?
Myślisz, że syrenki nie mogą podróżować, czy że nie mają przyjaciół? Trochę jedno i drugie. Co ci opowiadała Shinaz? Jak ustrzegłeś księcia Aglovala przed konfliktem z ludem zamieszkującym zatopione Ys. Dzięki tobie ludzie i Wodianois Ys tolerują się wzajemnie. To świetnie. Mam nadzieję, że tu też wszystko w porządku. Shinaz mówiła, że jesteś bystry. Zorientujesz się sam. Porozmawiaj z kapłanem Wodianoi. Ja właśnie z nim już gadałem. Julian. Kim jesteś? Panią jeziora. Czy ten rozgadany rybak jest twoim sługą? Rozgadany. Złe określenie. Jestem kobietą, a kobieta potrzebuje mężczyzny. Żeby zdobywał dla niej pożywienie i dbał o bezpieczeństwo, oczywiście. Oczywiście. Rozumiem. Kiedyś mej czci i cnoty broniły zastępy rycerzy w lśniących zbrojach. Ale to dawne dzieje. Teraz mam tylko mojego biednego, chorego króla rybaka. Co się stało z tym Pani? Zastępem? Co się stało z tymi zastępami w lśniących zbrojach? Wszystko przez legendę o świętym Graalu. Moi dzielni, Święty Graal. Nie wiedzieć czemu, w pewnym momencie zjawiali się u mnie i oświadczali, że muszą wyruszyć w arcyważną misję. Twierdzili, że ich przeznaczeniem jest odnaleźć świętego Graala. Widzisz, Geralt, problem w tym, że nie jestem wszechmocna. Z przeznaczeniem nie wygram. Wszystkie moje próby wskazania nieszczęśnikom właściwej drogi spełzły na niczym. Domyślam się, że Graal nadal nie został odnaleziony. No nie. Dobrze się domyślasz. Nawet nie. Znasz legendę o Graalu? Straciłem pamięć. Troszkę tak. Faktycznie. Pogadaj z pustelnikiem. Pilnuje grobów dzielnych poszukiwaczy. Jest beznadziejnym nudzieżem, ale legendę Graala zna perfekcyjnie. Świetnie. Nie omieszkam. Dalej. Jeśli przyjdziesz tu i powiesz, że wyruszasz z arcyważną misją, wierz mi, potrafię być nieprzyjemny. Jasne. Pani umarła. Ponoć umarłem i powróciłem do świata żywych, ale straciłem przy tym pamięć. Czy potrafisz mi pomóc? Znam krainę, z której powróciłeś i wiem, że to nie był przypadek. Najpierw odpowiedz na pytanie. Wierzysz w przeznaczenie? Wierzę. Sam kształt wierzę w coś więcej. Wierzę w coś więcej. Jesteś tajemniczy i pewny siebie. Masz szansę odzyskać tożsamość i osiągnąć swój cel. Jeśli unikasz odpowiedzi, pozostawmy tę sprawę. Nie jestem wszechwiedząca. Być może owo coś więcej jest ważniejsze niż prosty wybór między przeznaczeniem i wolną wolą. No. Moich przekonań nie da się zaszufladkować. Zostawmy te sprawy i zmieńmy temat. Tak? Pani, zamyśloną. Wyglądasz na zamyśloną. Czasami widzę przyszłość, Wiedźminie. Zdradzę ci, co się wydarzy. No nie wiem. Wiem, że nici przeznaczenia skupiły się wokół jakiegoś Wiedźmina. Jego ścieżka wiedzie w mroczną przyszłość, smutek i ból. Chcę mu pomóc przetrwać próbę. Kto jest tym Wiedźminem, pani? Znam dwóch, ciebie i Berengara. Porozmawiaj z nim, proszę. Niech któryś z was podejmie nić przeznaczenia. Dobra, dogadam. Porozmawiam z Berengarem. Zobaczymy, co powie. Ale poczekaj. Tak? Pani, co mogę dla ciebie zrobić? Spokój i ład panujący w mojej krainie zostały zakłócone. Ludzie walczą z Wodianoi. U podłoża tego konfliktu leżą chciwość, strach przed innością i niezrozumienie. Domyślam się, że zwaśnione strony mają swoich nieformalnych przywódców. Dobrze się domyślasz. Kapłan Wodianoi to jedyny, z którym możesz się dogadać. Ludzi reprezentuje Julian. Zajmę się tym. Kto twoim zdaniem ma rację? Nie o rację tu chodzi. No właśnie. Chcę pogodzić zwaśnione rasy. Aby to zrobić, będziesz musiał zabić Dagona, ale to nie wystarczy. Przynieś mi przedmioty będące symbolami zgody pomiędzy ludźmi i Wodianoi. Przedmioty te powinni ci dać przedstawiciele obu społeczności jako wyraz szacunku dla mojej skromnej osoby. Okej. Wrócę niebawem.
Wskazówki znajdziesz na pomniku. Werna. Jest na ciebie zlecenie. Się położę? Tak jest. Mamy jajo. Dobra, zobaczmy tą mapę dalej. Tu jest jeszcze zwykła wywerna. A też ją połóżmy. Co tam? A, ta jest sprytna. Boże, co ten Geralt robi? Znowu się zaczęły robić te nieprzyjemne dźwięki. Czy ty wierny dałem też jajo? No właśnie nie. O, tu aż 3. Dobra, położyliśmy tam jedną wiernę. Boże, co on robi, Geralt? Świetnie. Znowu mamy jajo. Do tych jajek mam w ogóle przynieść wierny? Trzy. Zostało nam jeszcze jedno jajo. Dobra, wiecie co? Potrzebujemy wziąć sobie... Jaskółka. Dlaczego nie mogę jej użyć? Dobra, tu znowu tak samo. Tu mamy ołtarz Dagona, ale musimy się przebić przez te... Przez te stwory. Jeszcze jesteśmy gotowi? Trochę tego tu jest. Wyciągnijmy jedną. Myślę, że z całą tą bandą sobie chyba nie poradzę. Obawiam się. Trzy sztuki, z tego dwie królewskie. No, może być ciężko. Udało się wyciągnąć jedną? Tak jest. O to nam chodziło. Nie jest tak łatwo położyć. Dopiero teraz się udało. No, Geralt. Świetnie to zakończył. Trzecie jajo. Przybyli do kaczmarza. No, chodźcie. No.
mocne są te wyjarne, nie da... Nie da się położyć tak po prostu. Aj. Dobra, leży. Jezus. Dobra, przeszliśmy sobie do tej świątyni. Sam ołtarzy, tu mam jakąś skrzynię. Co będzie w tej skrzyni? Gorzołka. No, mogę tu wejść, czy nic z tego? No. Dobra. Czyli tu pewnie dowiemy się, co możemy... Możemy coś tutaj... Za dużo się nie dowiedzieliśmy, niestety. Dobra, jeszcze chcielibyśmy położyć te... Położyć te... No! Gra w kości. Tożsamość. Spotkałem Berengara, nie będzie bolało. Kręgi na wodzie. Dobra, w pełnym słońcu. Krypty, dobra, to do zbroi. Bazyliszki. O. One są tu. Dobra. Czyli załatwimy sobie jeszcze to. I skoczymy wziąć te przedmioty, trochę połazimy po mieście, akurat po mieście, nie przesadzajmy, i akurat skończymy sobie odcinek. Dobra. Gdzie te topce? Alać mnie. Nie mam zamiaru przyjść. To już się robi głęboko. O, bazyliszki. Proszę bardzo. Trochę więcej bazyliszków. Dobrze, czekają w kolejce. Następny, proszę. Świetny. Szybko. Bazyliszki nie stanowią większego wyzwania. Świetnie, kolejny. I ostatni. Mamy. Skóra bazyliszka. Dwa. No,
Geralt. 3. 4. Dwa kuferki. Proszę bardzo, runa księżyca. W drugim kuferku. Co tutaj mamy? Wzmocnienie znaku akcji. Dobra, ale my byśmy chcieli sobie potłuc utopca. Gdzie jesteście? Co? Nagle się zrobiło ciemno. Gdzie te utopce? Jezu, denerwują mnie te dźwięki. No patrz, no. Chcemy topce. Są te pieprzone topce, no. W określonej godzinie wychodzą, czy jak? Powinien być gdzieś tu. Powinni. To jest słowo klucz w tym wypadku. Zobaczmy, przejdziemy wzdłuż całego brzegu i... I co, i nic z tego. Włożymy jeszcze te wierne, sprawdzimy to ciało. I się z wami pożegnam w tym miejscu. Chodźcie, zobaczcie, czy sobie dam radę z wami trzema. Chyba nie. Geralt? 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 Świetnie. Oczywiście bez jaskółki. Geralt, jaskółeczka. Świetnie. Nie był to dobry pomysł.
zresztą jak zwykle. Świetnie. Odpocznijmy chwilę. Jeszcze mamy szczątki. To została jedna wiewerna królewska. No, to chodź. Potańczymy. Albo jak to mówi Geralt, graj muzyko. Świetnie. Dobra, przeszukajmy jeszcze to ciało. No, jakaś tam siekierka. Niech będzie. No dobra, tym sobie zakończymy. Poszukam jeszcze poza nagraniem tych utopców. Trzymajcie się, do następnego, cześć.